Witajcie kochani, witajcie, witam w Pro Tools. Dzisiaj pokażę Wam funkcję solo, bo jest to ostatnia aktualizacja, która zaistniała w Pro Tools. Zostały dodane opcje klawiszy solo i o tym dzisiejszy odcinek. Zapraszam. Jesteśmy w Pro Tools i teraz tak, tutaj w zakładce Options mamy Solo Mode i tak, pierwszy to jest standardowy, czyli w momencie, kiedy naciskamy Solo, wszystkie traki się wyciszają. Mamy też opcję Lunch, którą możemy włączyć również, czyli to jest takie po prostu, że możemy tutaj włączać kolejne i kolejne, tak? Bardzo ładnie. Kolejną opcją to są dwie tutaj opcje: After Fader Listen i Pre Fader Listen. After Fader Listen to jest słuchanie po tłumiku danej ścieżki. To jest po tłumiku, czyli już jak wychodzi po tłumiku. A Pre Fader Listen to jest przed tłumikiem słuchanie ścieżki. I jeszcze jest tutaj opcja, ta ostatnia. Cancel Previous Solo. Ta opcja jest bardzo fajna, bo możemy sobie w łatwy sposób, na przykład tutaj mamy, powiedzmy, wysolowane. Ścieżkę i na przykład chcemy inną wysolować, wysolujemy, to tamta nam się kasuje. Bardzo fajna opcja. Bardzo fajna opcja. To są opcje solo. Mamy jeszcze podobną opcję, jeśli chodzi o nagrywanie, bo zauważcie, że teraz też mam tutaj ustawienie takie, że jak zmieniam, to kasuje. I to możemy sobie ustawić w Setup, Preferences i w zakładce Operations. Mamy tutaj Record Enable Buttons i mamy tak. Cancel Previous On Audio Track. Ale możemy sobie Launch Audio Tracks zmienić na przykład. I teraz możemy sobie włączać po prostu wszystkie po kolei, ale możemy też zrobić właśnie tak, żeby kasować wszystkie zaznaczone. Cyk. I mamy tylko jeden. Tak wygląda kwestia Solo Mode i Record Mode w Pro Toolsie. Ustawienia przydatne, kiedy sterujemy głównie nagrywaniem. Czasem się to przydaje po prostu. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się, kochani. Cześć.